Mała Azja w centrum miasta, w centrum Edynburga. Witam Państwa bardzo serdecznie. Pozdrawiam wszystkich. Ja jestem Marcin, Wy jesteście na kanale Bez Ściany. Przepraszam bardzo, że ja się nie ogoliłem, ale to jest jedna z moich wad, tak? Jestem leniwy, jeśli chodzi o ogolenie zarostu, także sorry za to. Dzisiaj będzie taka szybka wrzutka, tak naprawdę taki krótki film, 3, 4 czy tam 5 minut i od czasu do czasu będę wrzucał takie filmy, bo uważam, że są takie tematy, które no nie trzeba, że tak powiem, klepać w nieskończoność, tylko można coś pokazać w ciągu 3-4 minut. Popatrzcie się, taka mała Azja w centrum miasta, w centrum Edynburga. Rozumiecie, o co chodzi. Po prostu to są ogrody działkowe, tak? I te małe różne tam domki, że ja bym to nazwał szedy, jak oni to nazywają. To jest w środku miasta, tak naprawdę tam prosto, gdzie pokazuję palcem. Już jest takie, no takie lekkie wzgórze, za tym wzgórzem jest już bardzo ruchliwa ulica i no i praktycznie centrum miasta. No i ja to tak nazywam, taka mała Azja, te ogródki działkowe, no tak mi przypominają, no bo są w takiej dolince, jak widzicie. I w tej dolince one są tak powściskane, tak, no byle jak powściskane, ja bym to nazwał. No niektóre już po prostu zdemolowane, jakieś takie rudery, no ale ludzie tutaj sobie hodują warzywa i inne roślinki. No i, no i słuchajcie, w Edynburgu jest czyste powietrze, tutaj nie ma przemysłu tak naprawdę, więc to powietrze jest stosunkowo czyste. Jest najonizowane, no bo niedaleko jest morze. No fajnie, no ja to nazywam Małą Azją i wiele osób tak to nazywa, no bo tak to wygląda. A dzisiaj Was zabrałem na taką krótką wycieczkę, bo akurat idę na nogach tak parę kilometrów odebrać samochód od mechanika. Nie chcę podjeżdżać ani taksówką, ani autobusem, bo jestem skąpy. Idziemy właśnie taką aleją. Ja mam gdzieś mniej więcej 4 km w sumie do tego mechanika i chciałem Wam powiedzieć, że takich alei w Edynburgu jest bardzo dużo, jak ta, w takich parkach. No o parkach już wspomniałem, że tych parków jest ponad 150 w Edynburgu. W Edynburgu w bardzo wielu miejscach przemieścisz się przez takie aleje, więc jesteś w mieście, a możesz słuchać śpiewu ptaków i w ogóle odgłosów przyrody. Graffiti. Moi drodzy, nie wszystkie są pozytywne, ale niektóre są bardzo ładne, kolorowe. It's a big mistake for a good temper like me. Oczywiście kierunkowskazy, które nas informują, gdzie możemy iść, jaka jest odległość do miejsca, do którego chcemy iść. A tutaj sobie spaceruje jakiś sympatyczny czworonóg. 4000 osób na jeden park. Czyli nawet gdyby w jednym czasie wszyscy mieszkańcy Edynburga poszli do parku, to w każdym parku byłoby 4000 osób. A tam niżej jest następna aleja, którą możecie dojść w inne miejsce. No i kolejny piękny park, gęsty, gęsta roślinność, wysokie drzewa. Mają tutaj bardzo dużo tlenu, także jest, no naprawdę jest pięknie. Edynburg jest w ogóle takim miastem wielopoziomowym, bym to nazwał. Jest stare miasto Edynburg, jest w podziemiach, no gdzie teraz są właśnie podziemia. I w te podziemia Was też zabiorę, bo naprawdę warto zobaczyć podziemia Edynburga. Taką ciekawostkę powiem, że podziemia Edynburga, moi drodzy, uchodzą za jedno z najbardziej nawiedzonych miejsc na świecie. Tak, sprawdziłem to i myślałem najpierw, że tylko w Europie, a okazuje się, że podziemia Edynburga, moi drodzy, uchodzą za jedno z najbardziej nawiedzonych miejsc na świecie, dokąd zjeżdżają się no, osoby po prostu zajmujące się badaniami, zjawiskami paranormalnymi. Jeżeli wierzycie w takie coś, jeżeli wierzycie, że zjawiska paranormalne są faktem i że warto to badać, to nagram w przyszłości takich parę filmów na ten temat. Po prostu zabiorę Was w te podziemia.
pofilmujemy sobie, może przeżyjemy jakiś dreszczyk emocji wspólnie. Zobaczymy, wielu ludzi twierdzi, że odczuwa tam różne dziwne energie. Nie wiem, czy to jest autosugestia, czy po prostu rzeczywiście odczuwają. No, faktem jest, że żyjemy w świecie przepełnionym energią. Chciałem po prostu Wam pokazać te parki, chciałem Wam pokazać tą małą Azję, którą ja tak nazwałem. No i zachęcić Was do odwiedzania Edynburga w zasadzie. Bo w sumie moje filmy mają, bym powiedział, takie przesłanie zachęcania ludzi do odwiedzania Szkocji, Edynburga, bo wiem, że obserwuje mnie dużo osób, które interesują się podróżami, które po prostu lubią poznawać świat. Wiem to z komentarzy, więc skoro takie osoby mnie obserwują, to ja chętnie Wam przybliżę to miasto i zachęcę generalnie do odwiedzenia tego miasta, w ogóle tego kraju, jakim jest Szkocja. A tutaj, moi drodzy, no za tą bramą, za tymi wzgórzami, za tymi drzewami mamy ogród botaniczny, duży ogród botaniczny w Edynburgu. Wszystko tam kwitnie i po prostu się dzieje magia. Ten jest piękny. On wygląda jak pałacyk dosłownie.